Dziś rezerwacja w Muzeum POLIN. To właśnie tutaj odbyła się wystawa Wilhelma Sasnala, który wygrał Olśnienia w tym roku w kategorii sztuk wizualnych. A my dziś będziemy rozmawiać z Pawłem Łozińskim. Jego film dokumentalny, film balkonowy wchodzi do kin. W 40 kinach w całej Polsce można oglądać tę opowieść o życiu, o sensie życia. Bardzo, bardzo wzruszający i mądry film dokumentalny. A w drugiej części programu Ewa Ziętek, która startuje z monodramem poświęconym niewidomej artystce, niewidomej aktorce, ale też jest to opowieść o niej samej. Aktorka świętuje 50 lat bycia w zawodzie. A na koniec pani Tuszyńska Agata, reporterka, autorka też monodramu zatytułowanego Mama zawsze wraca, którego premiera tu w Muzeum POLIN 19 kwietnia. Zapraszamy. Proszę zatrzymać. Stop. Robię film. To pan ma żonę Rosjankę? Tak. A pan pracuje w organach. Ma pani chwilkę na rozmowę czasu? No ale jaką rozmowę? Krótko. Jaką krótko? No i tak krążę po ulicach Warszawy i nie wiem, co sam z sobą zrobić, nie wiem. Czy to będzie w filmie? Nie wiem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Także jeszcze, kochani, ja tu wrócę. Dziś do kin wchodzi film, który stał się przebojem, zanim właśnie zjawił się w kinach. Film balkonowy Pawła Łozińskiego jest przebojem, ponieważ można go było oglądać na festiwalach. Zdobywał nagrody właśnie widzów, ale też nagrody jury na festiwalu Dogs Against Gravity. No i od dzisiaj film balkonowy w kinach. Tak sobie, Paweł, pomyślałam, że ty się robisz coraz bardziej leniwy. Zrobiłeś film o swoim sąsiedzie, czyli tam się przenosiłeś do innego mieszkania, o siostrach na starszych paniach na ławeczce Tak było, na podwórku na Powiślu. Powiślu, a teraz już w ogóle nie ruszasz się z domu, tylko zasiadłeś na ponad 2 lata na swoim balkonie i uznałeś, że tematy nie tyle leżą, co chodzą po ulicy pod twoim domem. Z czego ten pomysł, to właśnie zawężenie do tego, że patrzysz i co ci życie przyniesie, co ci sąsiedzi przyniosą? Wiesz co, no najprościej mówiąc, to chciałem odwrócić reguły gry, bo zazwyczaj właśnie, no oprócz tych dwóch podwórkowych, to jeszcze parę filmów wyjazdowych zrobiłem i zawsze zasada jest taka, że reżyser goni za bohaterem. Coś od niego chce, zaprzyjaźnia się z nim, żeby wejść do jego domu i zbliża się i tak dalej. I pomyślałem, no a zróbmy inaczej, że ja się ustawię z kamerą w jednym miejscu i poczekam, aż cały świat mi wejdzie w kadr. I wchodził. No to był takie założenie, idea, pomysł, ale nie wiedziałem, czy to się sprawdzi. Wiesz, na początku w ogóle myślałem, że to będzie taki film złożony tylko z takich strzępków obserwacji, że ktoś coś powie pod moim balkonem do siebie albo do telefonu przechodząc, wiesz, albo że ktoś się z kimś pokłóci, ale że kamera będzie niewidoczna i mikrofon też nie będzie ujawniony i że to będzie tylko takie strzępy z życia. Bo to się w ogóle wzięło stąd, że ja z moją żoną bardzo lubię na balkonie tam sobie śniadania jeść w sobotę. Jest i ciepło oczywiście. No i sobie oczywiście obserwuję i ucho mam zawsze gdzieś tam za płotem i słucham. Czym to oni mówią? Kto to jest ten człowiek? Taka z takiej ciekawości. Myślałem, no to wystawię kamerę to i przyjrzę się i wtedy zobaczę. No więc na początku myślałem, że sam się film zrobi. Nacisnę guzik, rek, rozumiesz, wyjdę sobie zrobić inny film, wrócę, wyciągnę materiał, będzie wspaniałe i już jest gotowy. No ale się okazało, że takich cudów to nie ma, że to trzeba jednak wystać sobie. I zapytać też, bo ty początkowo chyba nie pytałeś swoich bohaterów, nie zaczepiałeś, a później jednak już tam padały pytania konkretne. No wiesz, a w ogóle zbierając materiał, to po tygodniu gdzieś się kapnąłem, że to nie tędy droga, że to się rzeczywistość sama nie przemówi i ludzie też muszą być zaczepieni pytaniem, żeby coś dali, żeby odpowiedzieli. Tak. No to się ujawniłem, wystawiłem tę tyczkę tego mikrofonu tam daleko, to ona była takim moim przedłużeniem, moim uchem, wiesz, taki pyszczek tam był wisiał nad ludźmi, więc oni wiedzieli, że to jest nagrywane i jakby sprawa była czytelna i jasna od początku. No i zaczepiałem, halo, dzień dobry, tu jestem, robię film balkonowy i stop, proszę się zatrzymać, będę tutaj z wami rozmawiał teraz, proszę powiedzieć, jaki jest sens pani życia. No takie pytanie po prostu. Po prostu, takie rzucone na ulicy. I 2000 takich rozmów przeprowadziłeś, dużo, tak? Dużo, dużo, gdzieś koło 2000, 2,5 roku tam stałem.
Ty mówisz leniwy? No może tak, ale wiesz, ale z drugiej strony... No tak, dzień w dzień no, niemalże. W roku 165 dni zdjęciowych to było tak. Duża sprawa. No eksperyment rodzinny też, bo niby byłem w domu, ale tak naprawdę byłem w pracy. No tak, widziałam, nigdy... że nastawienie żony się trochę zmienia w trakcie upływu czasu, no, tak, co ja się, twoich zajętości. Ja się w ogóle nie dziwię, bo niby byłem, a mnie nie było tak naprawdę. I nawet jak siedzieliśmy wieczorem gdzieś coś, to zawsze jednak tą ucho miałem właśnie... Bo i potrafiłem może... wyskoczyć w nocy, zapalić sobie lampę i jeszcze z kimś tam dogadać, bo... Mm-hmm. Bo akurat przyszedł znajomy. Robert na przykład. Na przykład tak. Jeden z bohaterów. Bo w tym filmie oczywiście pojawiają się przechodnie, którzy raz przechodzą pod twoim domem, ale są też postaci, mm-hmm. które wracają. Dozorczyni, sąsiadka pani Jadwiga, która mieszka nieopodal, czy właśnie Robert, czyli no, facet, który wyszedł z więzienia. Wyszedł z więzienia parę dni wcześniej. I trafił akurat pod twoje okno. Kompletnym przypadkiem. W ogóle zasada była taka, wiesz, że, to, że ja nie castinguję nikogo, kolegów nie proszę, żeby mi... Nikogo przyszli... nie było tam zaproszonego? Nie. Córka raz przeszła. Ale bo przyszła. No i żona jeszcze tam przychodzi, bo siłą no bo rzeczy przyszła. Wraca do domu. No ale dlatego, tak. że wróciła do domu. Ja tam stałem czasem po 12 godzin, a nawet jeszcze nocą potem. Nie, zasada była taka, że nie ma umawiania na godzinę, nie ma, że chcę w tym temacie, że ten, że chciałbym tu. No i w związku z tym nie ma tak czasem coś na tym traciłem, coś zyskałem. No zyskałem nie, no, taką wiesz, autentyczność i prawdziwość i właśnie widać, że to nie zagrane. No chciałem mieć kogoś niewidomego w filmie na przykład, no ale nie przeszedł. Chciałem mieć księdza na dłużej, ale mam tylko takiego jednego pana księdza, co na początku wbiega no tak. w kadr i zaraz wybiega, bo idzie z Chrystusem, ostatnim namaszczeniem, więc nie może rozmawiać. Tak. No tak. I coś za coś, ale... No ale i tak ci się udało, znaczy udało, no to nie jest dobre słowo, bo przesiedzieć 2 lata robić film... Przestać. No to, tak, przestać, a bo ty stałeś. Ja tylko, no chcieliśmy przyjść na ten twój balkon, ale nie no wiem, ale zimno jest dzisiaj jeszcze, a tam ciasno poza tym. To więc zmieścilibyśmy. Stałeś na tym balkonie 2 lata, żeby no jednak zdobyć coś, co można powiedzieć jest takim portretem Polaków, bo masz od dzieci, świetna dziewczynka z lodami... Pod koniec filmu, bardzo rezolutna, przez młode kobiety, młodych mężczyzn, dojrzałych ludzi. No pewnie wszyscy cię pytają o tego pana, który mówi, że przeżył w związku, znaczy, że przeżył z przyjacielem 40 lat. Tak, że stracił swoją miłość. Stracił swoją miłość. To był partner, tak, tak. Partner. No to była poruszająca historia, bo on... No Polsce też właśnie, jak no, mówisz właśnie. Przy okazji, no bo tak. to jest taki kraj, gdzie się trzeba było ukrywać, jak się miało partnera i było się w związku homoseksualnym. On udawał przez 40 lat, że mieszka z bratem. Niesamowite. No, żyli w takim oszustwie wobec samych siebie być może też. I miałem takie poczucie, że on się wyautował w ogóle pierwszy raz przede mną. Możliwe, do kamery. Ja myślę, że tak. I był taki jakiś lżejszy po tej rozmowie. Wiesz, tak sobie pomyślałem, no fajnie, to 40 lat to jeszcze, to oczywiście za komuny to pewnie było, jak on zaczynał, ale ile się zmieniło właściwie tutaj tak ale w twoim mentalnie, filmie? Społecznie, w sprawie LGBT, no niewiele tak naprawdę. Znaczy, tak, ale z drugiej strony pojawia się dziewczyna w tym filmie, która mówi, że idzie do swojej partnerki, że tam jej kupiła jakiś prezent, takiego koguta. Konika. Czy konika, tak. I za chwilę się spotykają dwie młode dziewczyny, jedna z wózkiem, całują się, obejmują, no więc jednak trochę się zmieniło, prawda? No to jest Warszawa, duże miasto, ale no wiesz, tak. pojedź na prowincję, to no myślisz, tam tak jest, to takie już by się gesty nie... są niemożliwe po prostu. Raczej, tak. To raczej ta wersja tego pana, że bracia albo kuzynki, albo... No to oni są wykluczeni dzisiaj, więc przez władzę są wykluczeni, że władza nas nimi straszy, że oni są straszni i że musimy z nimi walczyć koniecznie. I co? No i teraz... No mają trudniej, mają gorzej. Ja pamiętam taki to chyba było w Amatorze Kieślowskiego. Tam był taki niskorosły, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jeden z bohaterów, co to nasz bohater grany przez Sztura go kręcił. Tak. I jak zadaję mu dyrektor, który nie pozwala kręcić, zadałem pytanie, ale właściwie dlaczego pan to robi? Dlatego, że on ma gorzej. On ma trudniej. I właśnie też tak sobie pomyślałem, że to jest coś, co w ogóle gdzieś przyświeca dokumentowi, filmowi dokumentalnemu, że się... Tych ludzi, którzy no mają tak, próbujemy, z jakiegoś próbujemy powodu. Złapać tych, którzy mają właśnie bardziej w życiu pod górę. Jednym z takich bohaterów jest Robert właśnie, ten chłopak, który z więzienia wyszedł. No właśnie. Odpokutował 7 lat, maturę tam zdał, kurs na glazurnika, wszystko wykonał. Wyszedł, nie miał dowodu osobistego, nic i nikt na niego nie czekał. I ja
I bezdomny, tak. Tak, mhm. Nie dba o takich ludzi, chociaż oni są fantastycznie był zresocjalizowany, no ale i co? No. Mhm. No i powoli, powoli obserwowałem, jak on się wydobywa. No, a wydobył no się? Powiedzieć. Wiesz, spotkałem się z nim potem, no po właśnie. Gdzieś półtora roku po tym ostatniej scenie. Bardzo poruszające, kiedy on ci mówi, żebyś, to. No właśnie, też no i dbał o to, co masz, ciepło, rodzinę, no właśnie, swoje to miejsce to w społeczeństwie. To było niesamowite, bo to sobie pomyślałem, rzeczywiście tak jest. Nie doceniamy tego, a tak. To... Mm-hmm. Że to on... Może, no, może być nieosiągalne że mam, dla kogoś. I on mi tego strasznie zazdrościł wtedy. No, powiedział to wprost. Półtora roku później się spotkaliśmy. Pokazał mi w komórce, którą już miał, zdjęcie swojej żony i dzieci, i że ona go... puściła do domu z powrotem i że on tam w tym domu łazienkę wyremontował właśnie, no bo jest glazurnikiem i że nawet ma psa. I pokazał mi psa zdjęcie, że ma. No, więc, czyli jednak. Więc taki maleńki happy end w jego życiu ładne. Przynajmniej. No to ładne. Mhm. A ty tam pytasz często o sens życia, no to... No ale ja pytam o sens życia żartem przecież, bo przecież... No to ja też, no. Tak? Sens życia Briana, czyli sens życia Pawła Łozińskiego. Odwracamy kamerę, ale też cię pytam o to, bo tam był jeden pan, który cię ładnie wypunktował. Powiedział, pan tutaj stoi z tego balkonu, jak Pan Bóg, pan nas przepytuje, ale też z drugiej strony trochę jak konfesjonale, że zbierasz tak, to te wszystkie Krzysiek, mój sąsiad, był budowlaniec, tak. No bo to też dużo on... takich poruszających historii trafiło do ciebie, prawda? No ja na nie polowałem przecież. Wiesz, ja tam stałem właśnie dla takich historii. No, a on mi zadał pytanie tak, bo to też jest film o tym facecie, co stoi na tym balkonie. No właśnie. No o nim właśnie. Mówi trochę jego rodzina, żona czy córka, ale też no, pytania, które zadaje i to też jest film o robieniu filmu. Jak on mnie pyta właśnie, jak ty się z tym czujesz, że takie ciężkie historie przez ciebie przechodzą, to pomyślałem, no rzeczywiście to jest trudne. I w ogóle miałem taki moment w czasie kręcenia tego filmu, takiego uzależnienia, wiesz, od tego. No bo właściwie jak reżyser codziennie może pójść do pracy i ta praca jest tak, że przekroczy próg balkonu i już jest służbowo, no to jest super. Właściwie, wydawałoby się. Ale potem już zaczęło mi tego brakować, jak tego nie robiłem. I nawet nie chodziło o pracę tylko, żeby materiał zebrać do filmu, tylko chodziło o, wiesz, o taki socjalny kontakt z drugim człowiekiem codzienny. Może jakoś nowego. To było w trakcie pandemii? Nie, tej pandemii nie, my nie zaczęliśmy, widać. Ja zacząłem w 2018 roku, czyli to jest w ogóle, jak sobie żartujemy, prepandemiczny film, bo potem no w pandemii to była jedyna możliwość, żeby kręcić często z balkonu. Nawet zrobiłem taki krótki film, nazywa się Maski Ludzie dla HBO. No właśnie, to była taka, składało się kilka tych filmów, prawda? Znaczy na ten film złożyło filmów, się, tak, tam był i Skolimowski, no dużo no tak, filmowców. Co robi reżyser, jak nie może wyjść z domu, a chce nakręcić film, no to jak on sobie z tym radzi? No to ja sobie poradziłem właśnie tą metodą balkonową, dystans społeczny, tyczka mikrofonu miała 4,5 metra mniej więcej, więc okej. No to jaki jest ten sens życia? Ale to się zmienia w ogóle. No ale to teraz... nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie prawda. W ogóle. To też to się, tego się dowiedziałem od ludzi. No niektórzy określali się w ogóle w rolach społecznych, jestem matką, jestem kobietą, jestem mężczyzną, ojcem, tam, a to z drugiej strony jest jakieś takie smutne, jak się określamy rolami społecznymi, tylko nie mówiąc o sobie w ogóle, tak. No to jakbyś ty o sobie powiedział, jakby było bez roli? Bliskie jest mi, dwie rzeczy są mi bliskie, to De Barbaro kiedyś powiedział, że jest człowiekiem w drodze. Aha. No to o nas wszystkich jest właściwie i też o moich przechodniach, oni też są ludźmi w drodze gdzieś, lewo-prawo, prawo-lewo gdzieś. Biegną, a ja ich na chwilkę zatrzymywałem, żeby im do głów zajrzeć i zobaczyć, co tam mają w tym biegu, które jest zwane życiem. A drugie, no to pani Ania na wózku na końcu, taka starsza pani, która powiedziała, że życie jest sensem. Odwróciła pytanie i zrobiła z niego odpowiedź. Że samo życie jest sensem. No po prostu życie jest sensem, nic więcej, nic sensem. Ponadto. Że tak trochę w domyśle, jak patrzymy na nią, no dobry jest i każdy kolejny dzień po prostu, póki jest. Tej pani już nie ma, ona umarła zaraz potem. Ale przesłanie zostało. No. Tak. No tak. Może no tak być? Może. No może. No, może no, tak. No co robić? Co no robić? No, tak. To jest okej. Okay. Myślę, że na każdym etapie życia inaczej kombinujemy. To myślę. Nie? No, to prawda. A ty miałeś swojego ulubionego bohatera? No, to moją ulubioną bohaterką, już trochę w szkole odpowiadam, jest pani Zosia. Pani Zosia Dozorczyni. A tak, która się no bo ona jest taką postacią troszkę jak w ogóle z innej religii. Ona jest buddystką, ona w tej pracy to prawda. Zlokuje swój sens. Pytań sobie w ogóle takich chyba nie zadaje. Pięknie się z ludźmi wymienia. Jeszcze mi czyści codziennie mój kadr.
i w ogóle porządkuje nasz świat. I ja myślę, że w ogóle się świat trzyma, nie? Na takich ludziach, którzy po prostu są. Zawsze wiadomo, że o tej porze ona będzie. I ona jeszcze czerpie z tego prawdziwą radość. I, tak, bardzo pogodna. Tak. I to jest sens. No, dla niej. Cudowna była jeszcze pani, która się bardzo dziwiła, że nigdy różańca nie odmawiałeś. O tak, to sąsiadka. I powiedziała, że wszystko przed tobą. Ona była tak zadowolona, że ja nawet sobie pomyślałam, że może warto ten różaniec odmawiać, skoro on tak bardzo pozytywnie nastraja, bo miała taką dużą radość w sobie. No, ona mi też opowiedziała kawałek historii, której nie ma w filmie, o tym, jak kiedyś żyła zupełnie inaczej. Tylko nastąpił taki moment, w którym wszystko to stare się okazało niedobre i poszła nową drogą. Więc ona była nawrócona sama z siebie i miała misję, żeby też ze mną to uczynić. No, ale się chyba nie udało. Na razie. Myślę, że nawet zaryzykuję, że póki co na długo, nie tą drogą. Nie, no w ogóle nie. Ale to było śmieszne, bo to było spotkanie dwóch światów w ogóle, które były takie zdziwione swoim istnieniem. Tak. Że ona była zdziwiona, że ja nieochrzczony i jak to rodzice niereligijni i w ogóle, a ja byłem nią zdziwiony, że można po ulicy iść i zmawiać modlitwę i różaniec dla To jest dziwny kawałek świata, chociaż jej świat oczywiście jest bardziej tutaj u nas w Polsce popularny niż mój, ale byliśmy sobą zdziwieni i te dwa światy się spotkały i mogły się sobą nadziwić i mogły pogadać nawet ze sobą. No, nie? To prawda. To jest takie dla mnie pocieszające w tej naszej pokłóconej Polsce, że jednak, że można pogadać. Tak. Bo właśnie cię chciałam zapytać na koniec, bo to jest taki portret Polaków, no nie własny, ale twój, chociaż własny też. Chociaż bardziej chciałam, żeby było o człowiekach, o ludziach niż o Polakach. Niż o Polakach, ale jednak żyjemy tutaj w tym miejscu, bo tam i narodowcy się pojawiają, prawda? No nie przypadkiem, to było stulecie niepodległości Polski. Tak. A to byli panowie z Wadowic zresztą. Z miasta Wadowic. Papieża. O, no to widzisz, tego. No to już bardziej o tożsamości nie może być, jak narodowcy z Wadowic. Ale jacy jesteśmy, tak wiesz, potrafiłbyś to jakoś ująć w klamrę? Tacy jak inni. Wbrew pozorom, tak. I ja też się okazałem być taki jak inni. I to bardzo mi zresztą ta ulga, duża ulga po tym filmie, że to człowiek jak człowiek, no normalny człowiek. Po prostu. Reżyser, nie reżyser. Jak wszyscy inni, odpowiadając na niezadane pytanie właśnie, co wyniosłeś ze swojego filmu, to chyba to, że w ogóle bez ludzi nie można żyć, a właściwie się od siebie tak bardzo nie różnimy, myślę. No to gdzie ty teraz zrobisz film, Paweł, kolejny? No, nie wiem. W dużym pokoju chyba, co? Nie, teraz właśnie chyba trzeba gdzieś na antypodę. Poruszyć Tak, wyruszyć. Poruszać. A na balkon może wrócę z jakimś sequelem, wiesz, co? 10 lat dalszy powiedzmy, cik. Zobaczyć, tak. Jak ja się zmieniłem, jak oni się zmienili, kto teraz będzie przechodniem i jak fajnie. Polska wygląda. No to może? Tego ci życzę. Dziękuję. Tego ci życzę i przede wszystkim życzę ci i... widzą obejrzenia filmu balkonowego od dzisiaj w kinach, w 40 kinach. W całej Polsce. Tak, w całej Polsce. Duży sukces, jeśli chodzi o dokument. I naprawdę warto. Naprawdę warto ten film zobaczyć. Bardzo zapraszam. Także... Poznajcie moich sąsiadów. O, ja znam jedną twoją sąsiadkę, która mi mówiła, że słyszała. Mówi, taki z lokami, no teraz akurat masz trochę krótsze loki niż zwykle. Mówi, wtedy miałam więcej, to było 4 lata temu. Omijałam dużym łukiem, nie chciałam być w filmie. No widzisz, i zrobiłaś błąd. No ale wiesz, ale byli też tacy ludzie właśnie, co... Bo to też był eksperyment społeczny. Już zakończyliśmy, ale dopowiem. Wiesz, że ludzie stałem się przeźroczysty tam stojąc bardzo długo i zarazem stałym elementem krajobrazu byłem. No i ktoś chciał do mnie coś, to mógł. I nawet się zrobił taki challenge dzielnicowy. A już byłeś u tego faceta, co tam ten? Nie, no to chodź, on nie jest taki straszny. I ludzie sobie mnie polecali. Tak, ona mówiła, że słyszała, że filmował i no ona akurat nie chciała, no więc rozumiem, wiesz, no ale miała proszę prawo, bardzo. Ale ja nie narzekałem na brak. Na brak. 2000 rozmów 2000, odbyłem, także. Tak. Dzięki. Dzięki. Dziewiętnastego kwietnia, jak co roku, przypniemy żonkile na znak pamięci o powstaniu w getcie. To już 10. akcja przypominająca, upamiętniająca bohaterów i nie tylko tych wszystkich, którzy zginęli podczas powstania w getcie warszawskim. Ze mną Agata Tuszyńska, bo w ramach tego wydarzenia, tej akcji, będzie można w tym roku zobaczyć spektakl oparty na reportażu pani autorstwa. Spektakl, który nazywa się tak jak ten reportaż, ta książka Mama zawsze wraca. W reżyserii Marka Kality i z Aleksandrą Popławską w roli głównej.
To historia dziewczynki, która ukrywała się w getcie i nie tylko. I właściwie do 4 roku życia nie widziała świata. Widziała tylko i słyszała tylko to, co opowiedziała jej mama. To prawdziwa historia, z którą pani się zetknęła w Izraelu chyba, tak? Poznała pani bohaterkę tej opowieści. Tak, to jest historia małej Zosi Zajczyk, która była ukrywana w komórce, w piwnicy na skraju warszawskiego getta przez kilkanaście miesięcy. Historia, którą usłyszałam w Izraelu bardzo dawno temu. Mhm. Myślę, że to jest jedyna historia w moim dorobku twórczym, która tak długo czekała na opowiedzenie. A dlaczego tak długo? Zosia była dojrzałą kobietą, kiedy ją spotkałam. I kiedy zaczęłyśmy mówić, ja zobaczyłam przed sobą małą dziewczynkę, mówiącą po polsku językiem małego dziecka. Przy tym opowiadała mi historie bardzo drastyczne i bardzo dramatyczne. I to połączenie właśnie dziecinnego języka z okrucieństwem zdarzeń, które mają miejsce w tej historii, sprawiło, że to był jak taki wybuch granatu. Ja nie mogłam się zupełnie pozbierać po usłyszeniu tej historii i potem nie potrafiłam jej zapisać. I trwało to bardzo, bardzo wiele lat, aż w końcu pomyślałam, że może już dojrzałam, może mój język i umiejętności literackie staną na wysokości zadania i postanowiłam tę opowieść zapisać. Zapisałam ją również przy pomocy wspaniałej ilustratorki Iwony Chmielewskiej, która jakby opatrzyła swoją wizją tamtej rzeczywistości tę książkę, która wyszła 2 lata temu. Mama zawsze wraca. Mama zawsze wraca. Właśnie to jest historia, która mi się kojarzyła, rzeczywiście bardzo mocna, bardzo emocjonalna. Ja czytałam akurat nie książkę, tylko czytałam adaptację na rzecz tego przedstawienia przygotowaną przez pana Marka Kalitę, ale skojarzyła mi się z takim filmem Życie jest piękne, dlatego że to jest opowieść o miłości. Ta mama stworzyła dziewczynce świat właściwie niezależny od tego, co działo się na zewnątrz. Potrafiła tak jej to opowiadać, jakby właściwie innego życia nie było, a to, które mają, jest no, wspaniałe, są w Zakopanem, oczywiście wszystko jest w wyobraźni, jeździ na sankach narysowanych ta dziewczynka. No, cała kreacja, nieprawdopodobna zupełnie. Tak, to było dla mnie niezwykle zaskakujące, także w sposobie opowiedzenia. To małe dziecko nie znało świata poza piwnicą, nie znało świata na zewnątrz tego małego okienka zakratowanego. Na zewnątrz tak naprawdę ona widziała tylko przechodzące buty i mogła poznać, że to są kalosze albo pantofelki, albo jeszcze jakieś inne sznurowane buciki. Natomiast w momencie, kiedy mama ją do tego miejsca zaprosiła, bo też mówi, zobacz córeczko, ty sobie tutaj będziesz mieszkać jak mały krasnoludek, ale jest to prawie tak, jakbyśmy były w Zakopanem. Zobacz, tutaj jest góra, tutaj będziesz się mogła opalać, bo jest słoneczko i to dziecko zaczyna nagle widzieć cień światła, który z tego okna się przesącza. Czyli matka kreuje świat, którego nie ma i uczy też to dziecko tego świata. Zosia, kiedy tam została zamknięta, nie umiała ani czytać, ani pisać. Miała 3 lata. Więc mama ją także tego uczy. Uczy ją liczyć patyki, listki, które przynosi z zewnątrz i opowiada jej, jaki ten świat jest. Mówi na przykład, że wieje wiatr, ale Zosia nie wie, kto to jest wiatr. I ona to tak mi opowiada. Ja nie wiedziałam, kto to jest wiatr, ani nie wiedziałam, co robi deszcz. I wtedy mama moczyła rękę i mówiła, że deszcz właśnie robi tak. I tak dalej, i tak dalej. Niesamowite zderzenie świata wykreowanego przez miłość matki, świata wykreowanego po to, żeby to dziecko się nie bało. I ono się nie boi. Chce tylko cały czas być już dorosła, bo myśli, że jak będzie dorosła, to będzie miała dobry wygląd. A jak będzie miała dobry wygląd, to Niemcy nie będą na nią polować. To jest to,
czego to dziecko chce i wierzy, że można do tego dorosnąć. No bo jej mama miała dobry wygląd. Nie będziemy opowiadać całej historii, ale jest ona dramatyczna i rzeczywiście ta mała dziewczynka też no, widzi straszne rzeczy, które Niemcy robią jej mamie. Obie przeżyły, choć mama była tak zmasakrowana przez Niemców, że zmarła zaraz po wojnie, ale też rzeczywistość dopisuje no, dramatyczny kontekst do tej historii, bo czytałam ją 2 dni temu i jednocześnie oglądam to, co się dzieje w Ukrainie. Widzimy dzieci ukrywające się, dzieci, które są świadkami tego, jak giną ich rodzice. Więc tak sobie myślę, że mówimy o akcji Żonkile, o tym, żeby to się nigdy nie powtórzyło, a właśnie się dzieje na naszych oczach. Muszę powiedzieć, że ja chyba nigdy nie wierzyłam w to, że historia jest nauczycielką życia. Okazuje się, że zupełnie nie jest i to, co się dzieje, budzi mój taki sprzeciw i taki bunt. I tak naprawdę nie rozumiem, jak w Europie XXI wieku mogą się dziać takie rzeczy, które są pogwałceniem wszystkiego, w co wierzymy, zasad wolności i demokracji. I myślę o tych dzieciach, które będą tak jak Zosia, przetrącone jednak, mimo wielkiej miłości, mimo tego, że Natalii Zajczyk udało się przeżyć, udało jej się to dziecko ocalić i udało jej się jeszcze przenieść ją do owej ziemi obiecanej Izraela. Ale to było wszystko, co mogła zrobić, ponieważ była właśnie chora i zmasakrowana przez wojnę. I teraz patrzymy w lustro tej historii i widzimy to, co się dzieje. I jest to naprawdę okrutna puenta, której nigdy się nie spodziewałam, że właśnie taka zostanie dopisana. Pamiętam, kiedy ta książka wyszła 2 lata temu, byliśmy wówczas na początku pandemii. Wtedy dziennikarze mnie pytali, jak ja sobie radzę w sytuacji zamknięcia. Wtedy paralelą było zamknięcie. Otóż mówiłam, i to powtarzam dalej, że sytuacja zamknięcia w getcie, w mieście głodu i cierpienia była nieporównywalna z naszą sytuacją zamknięcia, prawda? Natomiast teraz sposób, w jaki możemy znowu czytać tę historię, jest absolutnie dramatyczny i tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co zrobić, żeby się z tym nie godzić, ale tak się stało. No właśnie, Konstanty Gebert w takiej książce, która niedawno wyszła, o której tutaj też mówiliśmy w rezerwacji, Ostateczne rozwiązania, przytacza wypowiedź amerykańskiego dziennikarza, który powiedział właśnie w tym duchu, że historia niczego nie uczy i często sobie powtarzamy nigdy więcej, prawda? Nigdy więcej wojny, nigdy więcej ludobójstwa i ono się ciągle odbywa. I powiedział ten dziennikarz coś takiego, że jednego możemy być pewni, że już nigdy więcej Niemcy podczas II wojny nie będą mordowali Żydów, bo wszystko inne może się jeszcze zdarzyć. No i się dzieje. Otóż właśnie się zdarza i Zofia Naukowska, którą ja bardzo cenię i stale przywołuję, znowu można przywołać jej motto do medalionów. Ludzie ludziom zgotowali ten los. I czy znowu jesteśmy bezradni? Jak to jest możliwe? I rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, bohaterka tej opowieści przeżyła, ale została z tym przetrąceniem przez całe życie, bo właściwie ukrywała tę historię, ukrywała swoje pochodzenie, bo kiedy przeniosła się do Izraela, musiała ukrywać, że przeżyła dzieciństwo w tak strasznej, znaczy w getcie i z tak straszną traumą, bo rodzice koleżanek nie chcieli, żeby się z nimi przyjaźniła. To jest takie strasznie ciekawe, bo przecież chodziło o to, żeby dzieci jechały do Izraela, bo tam była ich nowa ojczyzna, ale jednocześnie chciano tam Żydów bohaterskich, chciano tam ludzi, którzy się nie bali, chciano tam ludzi bez ciemnej przeszłości, nie chciano ofiar. Wobec czego Zosia, która była wyjątkowo zdolną dziewczynką, szybko się zorientowała, że żeby dzieci ją tam lubiły, żeby inni byli wokół niej weseli, to ona nie może mówić
o wojnie, ale ona nawet nie chciała mówić o wojnie, ona chciała mówić o Polsce, albo mówić o mamie, albo o tym, że tutaj kwitną kasztany, albo że śnieg pada zimą. Mhm. Ale tego też nie mogła mówić, bo trzeba by było być tak jak inni. Trzeba było mówić po hebrajsku, szybko się nauczyła mówić po hebrajsku i odciąć przeszłość. Bo teraz ona ma być wesołą dziewczynką, która będzie budować nowy kraj. Inni nie chcą słyszeć o żadnych smutkach, o żadnych cieniach, o żadnych cierniach, o żadnej przyszłości. Trzeba nieść nadzieję, bo to jest nowy kraj, który będzie się bił o swoją wolność i właśnie ma pielęgnować nadzieję. Natomiast wszystko to, co się wiązało z Polską, czyli z okupacją, czyli z gettem, czyli z komórką, to było bolesne, to było, towarzyszyło temu poczucie krzywdy i właśnie chcąc, nie chcąc, nawet dziewczynka, która przeżyła, nawet mama, która w tak bohaterski sposób ją uratowała, jednak była postrzegana jako ofiara, a tego absolutnie nie chciano. I to jest taki paradoks tej nowej, wspaniałej ojczyzny, która przygarniała po wojnie wszystkich Żydów, ale jednocześnie przez na lata amputowała im właśnie przeszłość. W której musieli się też ukrywać, musieli ukrywać swoje doświadczenia, bo jak ona... Nie swoje żydostwo, tak. Ale... To, swoje przeżycie, swoją traumę. To, co ich tworzyło przez całe lata. I to dotyczyło nie tylko dzieci, ale także tychże dorosłych. Gdyby mama Zosi żyła dalej, również musiałaby odciąć to, co ją tworzyło. Ona przyjechała do swojej rodzonej siostry. To było sześcioro rodzeństwa. Przeżyła tylko Natalia Zajczyk i przyjechała do siostry do Jerozolimy. Ale nawet jej siostra mówiła: Zosiu, nie, już zostaw tą Polskę, już nie trzeba o tym mówić. Zostaw, teraz jesteśmy tutaj, zobacz, jest słońce, Jerozolima. Teraz będzie nowe życie oparte na innych zasadach. No właśnie, myślę też, jak pani mówi o tym, co przeżywają uchodźcy z Ukrainy, mieszkający wśród nas, kiedy widzą, co się dzieje z ich krajem. Wszystko to niestety dramatycznie zaczyna być aktualne. Akcja Żonkile ważna. Spektakl Mama zawsze wraca, myślę, że będzie niezwykle poruszający. Premiera 19 kwietnia i później przez 3 dni jeszcze ten spektakl będzie można oglądać w Polin, więc zapraszamy. No i co? No, trzeba jakoś mieć nadzieję. No, nic innego nam nie zostaje oprócz pomocy, którą możemy nieść, solidarności z tymi, którzy cierpią, no i trochę jednak nadziei. Jednak pamiętajmy, bo ja mam wrażenie, że uprawianie pamięci, pielęgnowanie pamięci, nie tylko pamięci tej, która jest mi najbardziej droga, czyli właśnie żydowskiej pamięci, pamięci getta warszawskiego, pamięci tych, którzy tutaj byli, którzy zginęli i którzy ocaleli, tak jak moja mama, która jest tylko nieco starszą siostrą Zosi Zajczyk. Więc to pamiętanie na pewno pomaga w analizie tego, co się dzieje dzisiaj. Natomiast, jak widzimy, nie przeszkadza kolejnym zbrodniom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam serdecznie na spektakl pod tytułem Mama zawsze wraca na podstawie książki Agaty Tuszyńskiej. Jest to historia 3-letniej Zosi Zajczyk, która przeżyła getto, a obecnie mieszka w Izraelu. Spektakl gram od 19 kwietnia w Muzeum Polin, a reżyseruje Marek Kalita. Więcej szczegółów na stronie www.polin.pl. Zapraszam, Aleksandra Popławska. Nieostrość widzenia to tytuł monodramu, który ma premierę w Teatrze Kwadrat. Monodramu, którego główną bohaterką, odtwórczynią jest Ewa Ziętek. Witamy. Aktorka filmowa, teatralna. No, wszyscy panią znają od wielu, wielu, wielu lat. Od Andrzeja Wajdy począwszy i Panny Młodej z Wesela przez Barwy Szczęścia, Złotopolskich. No i przede wszystkim mnóstwo ról teatralnych, bo wcześniej Hanuszkiewicz, także ta lista jest bardzo długa. A teraz Remigiusz Grzela napisał dla pani monodram i jest to szalenie ciekawy tekst. Ja go przeczytałam, jeszcze nie widziałam na scenie. Historia niewidomej aktorki, kobiety, która straciła wzrok w powstaniu warszawskim i stwierdziła, że mimo wszystko będzie grała i będzie na scenie. To niesłychany upór, niesłychana determinacja, a przede wszystkim chyba niezwykłe umiłowanie zawodu. To w jakimś
jakieś poczucie misji, którego mnie też uczono przed pół wiekiem, że to było posłannictwo, a przy tym była niezwykle kolorową, wspaniałą osobą, która też traktowała ten zawód no niesłychanie. Zobaczyłam ten reportaż, o którym opowiadałam i po prostu wiedziałam, że to chcę zrobić. Mhm. To, że to się wszystko udaje, to jakiś cud. To graniczy z cudem, ponieważ to trwa od 3 lat prawie. Po drodze pandemia. Po drodze pandemia, zamknięcie teatru, potem zmiana reżysera, potem już to chyba jest czwarty termin premiery. Czwarte podejście. Miejmy nadzieję, że nic nie przeszkodzi. Co jest ważne, to oczywiście jest... Remigiusz Grzela powiedział, że trudno tu jest zrobić monodram o szlachetności. W związku z tym zestawił to ze mną. Właśnie, z pani historią. Aktorki, tak. Kobiety. Mhm. A to jest też ciekawe, no bo zupełnie inne życiorysy, ale jednak gdzieś to się spotyka. Bardzo to pięknie przechodzi w tej opowieści z kobiety na kobietę. To zostało bardzo dobrze napisane. Dobrze, to musimy przyznać. Tak. I ja dzisiaj właśnie wyszłam, bo już rano miałam taką próbę i właśnie mam włosy dokładnie ze spektaklu. Znaczy tak, no próbę miałam, no ale była przymiarka kostiumu i głowy i wszystkiego. I ktoś powiedział, ale zupełnie jak pani Zofia, tak? Więc to gdzieś, ona była też duża, coś takiej energii może podobnego. A pani też tak bardzo chciała być aktorką, tak jak przeczytałam właśnie z tego, bardzo, że ojciec bardzo nie bardzo, ale pani bardzo nie bardzo. Wzięła walizeczkę. Tekturową. Pojechała do Warszawy i zdała. I Bardini, zdaje się, profesor Bardini, tak, który panią egzaminował, natychmiast zadzwonił do Andrzeja Wajdy, tak, że jest kandydatka na pannę młodą. Tak? To była sprawa prawie narodowa, tak, wybór no panny młodej. Do wesela wyspiańskiego. I to się stało z egzaminów wstępnych. Zaraz po tym opowiadam o tym też. To było troszeczkę śmieszne i mam nadzieję, że to przejdzie, ale cieszę się bardzo. No, cieszę się bardzo, że to się realizuje, bo to jest wszystko niezwykłe. To reżyseruje Wawrzyniec Kostrzewski, tak, który zaczyna zdanie i je kończy. To w ogóle jakieś, może tak jest między reżyserem a aktorką, że to musi się jakaś stanowić jedność. Jest, te próby są jakieś, niesłychanie dużo mnie kosztują, a równocześnie no, jakiś rodzaj szczęścia, tak? Jest takiego szczęścia, jak miała też bohaterka druga tego spektaklu, która wspierana przez męża, który pomagał jej się malować, ubierać, kiedy już była całkowicie niewidoma. Tak. Dzięki niemu funkcjonowała też jako atrakcyjna. Tak, ona funkcjonowała, co było zachwycające. Była bardzo zadbana zawsze, właśnie stąd te loki. Tam czasami jest to gorzkie, bo mówi, hodował mnie, tak? Bo jednak tam bunt jednak w środku też był, że może chciałaby inaczej. Ja niezwykle, bardzo się cieszę, że to w ogóle ma miejsce i że można w ogóle o pani Zofii Książek-Brygułowej mówić. Właśnie, tak? Powiedzmy nazwisko. Zofia Książek-Brygułowa. Bo to oddanie sztuce jest niezwykłe. Druga bohaterka tego spektaklu, czyli aktorka Ewa Ziętek, też miała ogromną determinację. Tak. I tam jest taka piękna scena, gdzie pani mówi, jak zdawała do tej szkoły, że były zajęcia ruchowe i pani w jakichś tam gręklinach czy bistorowach wykonywała te wszystkie ćwiczenia, ale udało się za pierwszym razem dostać. Udało się za pierwszym razem, ale te zajęcia ostatnie były najtrudniejsze dla mnie tak zwane fizyczne, więc to pytanie, czy pani potrafi zrobić mostek, mnie zamurowało. Powiedziałam, oczywiście. I jak szłam, już miałam gotową odpowiedź, tak? Powiem, że pierwszy raz w życiu mi się nie udało. Jedyny raz w życiu na egzaminie zrobiłam. I już nigdy więcej, ani wcześniej, ani później. No i to właśnie tak działa adrenalina, ale też koleżanka, bo wiadomo, że koleżanki zawsze pomocne. Bożena Dykiel, przywołana też w tym spektaklu, mówi, że pani dostała rolę panny młodej, bo była Proszę pani duża. Tak.
No właśnie tam jest komentarz, że właśnie dlatego dostałam tę rolę, bo była duża, po prostu duża, czyli taka dobre dziecięca. Wytłumaczenie. Taka dziecięca. No wiadomo, koleżanki zawsze najlepiej wytłumaczą. Ale właśnie, bo pani droga i trochę też jest o tym ten spektakl, to znaczy o tym, czego się żałuje, czego się nie żałuje, jakie role się wybrało. No to jest 50 lat w zawodzie, to już jest jakaś droga, w której można się przejrzeć. No i pytanie, czy jest tam jakaś odrobinka żalu w pani, że coś mogła pani inaczej, więcej, lepiej? Na pewno są takie myśli, że można było inaczej, więcej, lepiej. To bez dwóch zdań. Natomiast to, co może spodobało mi się bardzo w pani Zofii i wydaje mi się, że we mnie też jest, to jest to umiłowanie zawodu i takie jakieś poczucie misji wręcz. No, może to takie śmieszne słowo dzisiaj jest. I takie traktowanie go serio, tak? I tak samo jak były konsekwencje, znaczy to cały ten monodram jest też o sensie i cenie aktorstwa, tak? A pani ale jakąś cenę zapłaciła? Ogromną, no jaką? Oczywiście, że tak. No nie wiem, nawet rodzinną, tak? To bardzo rzadko się zdarza, że ktoś jest w szczęśliwym, długim małżeństwie, będąc aktorką. To wymaga z jednej i z drugiej strony ogromnych poświęceń. Do tego trzeba dużej miłości. No nie zawsze jak się ma 20 parę lat, jest się bardzo świadomym człowiekiem, no tak? Pani Zofia akurat, czyli druga bohaterka monodramu, miała to szczęście, bo spotkała swoją miłość i oni byli całe życie razem, rozumiem. A jakie to dziwne, że go nigdy nie zobaczyła, tak? Nie? Może dlatego byli całe życie razem. Co? No nie, on był dosyć przystojny, ale... Tak. Nie, to oczywiście żadne. Ona mówiła, że ma piękne niebieskie oczy, że wyczuła, że ma piękne niebieskie oczy. Poza tym ona na początku ich znajomości troszkę widziała, prawda, jakieś tak, kontury. Tak, 2%. No właśnie. 2% to znaczy światło, czasem rozmyty kolor. A pani miała kogoś, kto panią wspierał w pani drodze, w pani właśnie takiej determinacji? To jest jakaś samotna droga trochę jednak. Jednak. Tak. To znaczy udaje się niektórym koleżankom rzeczywiście, kiedy mężowie są wyrozumiali, że nie dostaną obiadu, bo jest premiera, tak i tak dalej, że udaje pani się. Pani nie czasem miała takich wyrozumiałych. Długo bym mówić. To na nie, inną ale rozmowę. Nie, ja o tym mówię, w tym spektaklu. Bo to spektaklu się pojawia, dlatego sobie pozwalam na to pytanie. Ja mówię nawet o tym i się zastanawiałam właśnie, czy w ogóle mówić. Ale potem, no trudno zrobić też właśnie coś takiego, że to zagrałam, tu byłam świetna, tam byłam doskonała, koniec spektaklu, tak? Mówię o swoich wątpliwościach, o swoich powrotach, mówię o swojej powrocie do wiary na przykład też, tak? Więc mówię o różnych rzeczach i jest to takiego swojego rodzaju podsumowanie i pewnego rodzaju spowiedź. No właśnie, tak, bo to jest bardzo jednak blisko. Bardzo osobiste tak, to jest. Te dwie sytuacje, te dwie historie życiowe przechodzą, zaplatają się i tak jak blisko opowiada pani o Zofii. Tak, ale Grzegorz Grzelos świetnie to napisał jeszcze, że ja tak jak kolejny raz czytałam, to jeszcze bardziej zauważyłam, że tam się kończy jakieś słowo i tym samym słowem ja zaczyna zaczynam, się tak? Kolejny wątek. Tak, tak albo na przykład teraz wybijamy, że na przykład tam jest ta Miodowa 24 dawnie, tak? I Marszałkowska 74, tam gdzie odbywały się pierwsze lekcje pistu tajne, tak? Więc takie łączenia, gdzie się przedostają, to jakoś bardzo dobrze jest napisane. Dziękujemy panie Remigiusz. A pani role, pani droga, które są dla pani ważne? To jest takie dziennikarskie pytanie, ale to wszyscy lubią wiedzieć. Które role, które postaci są dla pani szczególnie bliskie? Ja lubiłam tę rolę w teatrze, który może, nie wiem, mało kto wiedział czasami, no bo już i lat temu było prawie 50. Ale jakoś sens widziałam w teatrze, tak? A to, że się udawało czasami potem A popularność serialu, przyszła a właśnie popularność z seriali. Przyszła, tak. Jak się jest młodym, to się bardzo chce być bardzo rozpoznawalnym i popularnym, prawda? No potem Marta Gabriel ze Złotopolskich, no to pani wtedy to już na pewno, jeśli chodzi o popularność, to było szczytowo. Tak, ale ta popularność też jest, oczywiście przynosi ona bardzo dużo takiej życzliwości, sympatii, jakiegoś rozwiązania spraw szybszego gdzieś w różnych urzędach. No,
no tak, no bo panie mówiły, ale o autograf. Ja mówię, autograf będzie, sprawa załatwiona będzie, prawda? Więc od razu w formie żartu coś się dawało inaczej. Ale bardziej ja chyba jednak ten zawód bliżej. To jest w teatrze. W filmie trochę da się oszukać, tak? A w teatrze jest tak jakoś uczciwie. No musi być uczciwie, bo inaczej tak, nie bo przejdzie. Jest to spotkanie. No, pani w Teatrze Kwadrat już też ze 20 lat, prawda? Spokojnie, tak. Tak, ale, dużo komediowych ale ja dużo, ról. Ale ja dużo teraz nie gram. Teraz dużo nie gram. Jakoś tak się... Także jestem bardzo wdzięczna Andrzejowi Neumannowi, że mi pozwolił. Tak? Co prawda była taka sytuacja, że ja powiedziałam, że jak ci to zrobię, to dasz mi zrobić, ale nie wiedział, że jeszcze tego nie ma. Tak? Dopiero spotkałam się z Remigiuszem Grzelą. Dopiero się zaczynało. Mówiłam tak 15 maja, no i powiedziałam, że to musi się udać, bo to imieniny Zofii. Tak? Ale powiem pani, że teraz jak sobie myślę o pani drodze, że wylądować w wieku 18 lat na planie Andrzeja Wajdy w otoczeniu takich gwiazd, no jednak w Wyspiańskim, zresztą ta adaptacja filmowa to jest taka no, kultowa, to jest najlepsza, jedna z najlepszych w ogóle adaptacji literatury w polskim kinie. I jeszcze u boku Olbrychskiego, który wtedy był po prostu... To nic, jeszcze u boku dziekana. Ja byłam wychowana w autorytetach, wszędzie mówiłam pierwszy dzień dobry i tak dalej. I nagle siedzę z dziekanem na łóżku, tak? Świat chyba zwariował. Myślę. No ale dała pani radę. No tak, ale to tak trudno jakby nie dać rady, bo to jest zawsze właściwie ważniejsze z kim jakby niż co trochę. Z kim? To już poniosło. Poniosło. No tak, to poniosło. I moment, jaki jesteśmy w Krakowie, który był wtedy szary, brudny, w listopadzie i ja szłam w tych kolorowych szatach, w tych koralach, w tym czepcu, który miał chyba z metr. I myślę sobie, o co tu chodzi na tym świecie, tak? To wszystko takie w takich odpryskach wraca potem tak troszkę inaczej. O tym też jest zresztą mowa. No. Tak. Więc... No tak, to musiało być nieprawdopodobne przeżycie. I teraz jak się za każdym razem ogląda ten film i widzi ten początek... Ale no to inna osoba jest. Inna osoba po 50 latach to już jest, tak patrzę na nią z życzliwością, ale i ze zdziwieniem. Trzymam kciuki, tekst jest wspaniały, aktorka jak również widać. Wspaniała. W związku z tym myślę, że weekendowa premiera będzie świetna i będzie mnóstwo wzruszeń na tym spektaklu, czego ogromnie życzę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i moje top 3 w tym tygodniu. Numer 3 to powieść ukochanej pisarki milenialsów Sally Rooney, czyli Gdzie jesteś piękny świecie? Historia pisarki, która wyprowadza się nad morze do małego miasteczka, przeprowadza się z Dublina i próbuje tam na nowo stworzyć swoje życie. Jak to zwykle w prozie milenialsów dużo o relacjach, a właściwie niemożności ich zbudowania, o związkach, których nie można stworzyć, ale też w tej książce sporo jest o tym, co dzieje się z planetą, o świadomości młodych ludzi, no młodych milenialsi już mają niektórzy koło 40, ale to jest ich świat i oni o tym świecie będą decydować albo już decydują o tym, co dzieje się z planetą. Dobrze napisana, jak ktoś kocha Sally Rooney, to na pewno się w tej książce odnajdzie. Polecam. I numer 2 w tym tygodniu to Zachęta Galeria Narodowa zaprasza na wystawę Kryjówki, architektura przetrwania artystki Natalii Romik. Ta wystawa jest symbolicznym odtworzeniem kryjówek, w których ukrywali się Żydzi podczas II wojny światowej z Polski i z Ukrainy. Dramatycznie ta wystawa koresponduje z tym, co dzieje się w Ukrainie w tej chwili. Artystka i badaczka jeździła po Polsce i po Ukrainie i szukała śladów dawnych kryjówek. Znajdowała je pod podłogą w mieszkaniach, w wydrążonych pniach drzew, w obrotowych drzwiach w klasztorach i
właściwie stworzyła na podstawie tego rzeźby takie atrapy, znaki posrebrzone tych miejsc, architektoniczne znaki, które można oglądać w Zachęcie, ale oprócz tego można czytać i słuchać historii tych, którzy dzięki tym kryjówkom przeżyli. Polecam. I numer jeden, jesteśmy w Muzeum Polin i tutaj polecamy wystawę bardzo, bardzo ciekawą, która nazywa się Od kuchni żydowska kultura kulinarna. Więc drodzy Państwo, na przystawkę gefilte fish, czyli wypełniana ryba, najczęściej śledź, na danie główne czulent, czyli mięso, które gotowało się z ziemniakami i z warzywami, wcześniej rosół, to też żydowska potrawa, a na koniec cymes, czyli marchewka z cynamonem i innymi dodatkami. To były przysmaki żydowskiej kuchni, które też weszły do innych kuchni, bo jak wiadomo, przez kuchnię poznaje się kulturę, ale też kultury nawzajem się ze sobą oswajają. Bardzo ciekawa wystawa. Pewnie wielokrotnie się zdziwicie, jak przeczytacie o daniach, które doskonale znacie i dowiecie się, że ich pochodzenie to właśnie kuchnia żydowska. Zapraszam, polecam, posmakujcie tej wystawy. I to już wszystko. Katarzyna Janowska, rezerwacja. Dziś byliśmy w Muzeum Polin. A gdzie za tydzień? A za tydzień święta, więc wszystkiego dobrego na święta i zjawiamy się w piątek poświąteczny. Zapraszam.